Mieszkają w Polsce. Drodzy kochane Polaki, mam wielką prośbę od naszych wojskowych żołnierzy, jakie tu na froncie, żeby ja coś takiego nagrałem. No to ja nagrywam. Drodzy kochane, naprawdę ja chcę podziękować od wszystkich wojskowych za tą pomoc, jaką nam dajecie. Naprawdę tu pod Donieckiem otwieram leki polskie. Ja chcę podziękować każdemu Ukraińcu, jaki za granicą pomaga nam. Nam dużo ludzi pomagają. I to jest naprawdę, my jesteśmy jak jeden naród, coś niesamowitego. Ale jest 1% taki, że wojskowi się wkurwiają na tych uchodźców naszych. Bo jak wchodzą na TikToka czy na Instagrama, widzą jak z gwinta napierdalają, piszą, że jest uchodźcy, cieszą się tym. Nawet i to publicznie rzucają. Taka wielka prośba do naszych Ukraińców, jak i za granicą. Wyszkolić ich trochę, żeby to publicznie nie rzucali, bo to nasi wojskowi się wkurwiają. A najlepiej to ja się chcę zwrócić do Jarosława Kaczyńskiego i proszę to jak najwięcej udostępnić, żeby doszło do pana Jarka to. Panie Jareczku, ja rozwiązałem problem. Prosta sprawa jak jebanie. Panie Jareczku, jeżeli teraz policja zatrzymuje jakiegoś chłopaka, Ukraińca, który odpierdolał jakieś numery, chleił, krzyczył coś, proszę pana, żadnej już mandaty, od razu odprawić ich na Ukrainę. My tu ich wyszkolimy. Od razu rozwiążemy problem alkoholizmu, bo parę razy tu jebnie, strzelnie parę razy, już się o jemu całe życie pić nie będzie chciało. No i tak samo z Ukrainkami, jaki chodzą, tańczą, to odpierdala jakieś numery. To proszę też odprawić, tu ręce potrzebne. Żołnierze też jest, są, trzeba coś zgotować im. Jeżeli ktoś się nie umie zachować tam i bardzo tęsknie za Ukrainą, to proszę bardzo odprawić jego tu. Jeżeli ktoś jeszcze głupek nie zrozumiał, że wojna, to my tu szybko wyszkolimy to. Proszę jak maksymalnie to udostępnić, żeby Jareczek nasz pomógł nam, ludźmi, naszymi ludźmi. Ja mówię nie u wszystkich, tylko tych, kto odpierdala. Co dziewczyny, co chłopaki. Odpierdala, proszę bardzo, pod piosenkę co pisa, jebać Putina na Ukrainę, a my tu dalej sobie poradzimy z nimi. No jak ja to zawsze mówię, Ukraińcy, Polacy, jesteśmy razem. Jebać Putina, kurwa jest, kurwa syna. Jebać Putina, zbrodniarza wojennego.